Ale was jest. Ja w ogóle nie wiedziałam, na co się decyduję, kiedy postanowiłam, że wezmę w tym evencie, że tak powiem, po polsku udział. Także od razu złamię pierwszy stereotyp, ponieważ pewnie większość z Was myśli, że skoro ja tak pięknie na kanale mówię po polsku i nie sprawia mi problemów właśnie wypowiadanie się, to pewnie jestem najlepsza, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne i prezentacje. A prawda jest taka, że to jest moje drugie wystąpienie, nie licząc konkursu Kolęd, który wygrałam, mając lat cztery. E, także może być różnie, ale już, już widzę, że jest lepiej w porównaniu do pierwszego razu, ponieważ stres wtedy mi się ulokował w gardle i tak troszkę mi głos drżał, a teraz jest, jest dużo lepiej. O, nie ma pikselozy, to dobrze, bo się bałam, że jest pikseloza, ponieważ ja technologicznie to tak średnio. YouTube, jakie to proste. Tak brzmi tytuł mojej prezentacji, ale ten tytuł jest trochę przewrotny. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Od początku działa, działa. Być może nieraz słyszeliście takie opinie, że YouTuberem może być każdy. Bo to nic trudnego. Także też trochę Juri w takim klimacie tutaj uderzył, że pff, co to za problem, tak siedzieć i opowiadać. I że to najprostsza droga do tego, żeby zdobyć popularność. I ja po części się. O, tu jest licznik. Ja po części się z tym zgadzam, ale tylko po części. Bo rzeczywiście, gdybyście się uparli wszyscy, to dziś moglibyście się stać YouTuberami. No bo co. Jest konieczne do tego, żeby stać się youtuberem. Sprzęt. Kamera, tak jak Juri powiedział, macie rakietę w kieszeni. Każdy aparat ma kamerę i Wy, Łukasz Jakubiec jest tego najlepszym dowodem, możecie taką kamerą nagrywać. Oczywiście dobrze jest mieć taki profesjonalny sprzęt. I kiedyś zapytałam studentów UW, jak myślą, ile kosztuje taki profesjonalny sprzęt? Ile kosztuje kamera, która dobrze nagra? I ktoś powiedział 10 tysięcy. Za dwójkę już się coś dobrego kupi. Umiejętność. A, nie, przepraszam, co? Mikrofon. Um, oczywiście można kupić mikrofon. Mówiłam, że to nie. To, to... <ścoughs> Help! Mikrofon! Można oczywiście kupić sobie za trzy koła taki mikrofon, ale bardzo dużo youtuberów, w tym ja, mamy mikroporty za około 250 zł, które się wpina do smartfona i właśnie na smartfon się dźwięk nagrywa i działa. Elegancko. Oświetlenie. Można kupić lampę, 300-500 zł, ale można też skorzystać z daru natury, jakim jest słońce. Tak na przykład nagrywa Arlena Witt, czyli autorka Po Cudzemu. Jak um, oglądacie jej snapa, to wiecie, że ona ma trochę problemy, bo słońce wychodzi, zachodzi, wychodzi, zachodzi. To jest trochę denerwujące, ale... Można nagrać. Lekkostronniczy też nagrywali, siedząc przed yy, oknem, więc okno było ich lampą, no i też dało się to oglądać. Dało się to oglądać. A na końcu program do montażu. Program do montażu można mieć za darmo. Można na przykład skorzystać z narzędzi YouTube'a. Tam jest takie narzędzie, które potnie materiał i potem na nowo go sklei. Yy, można też wydać około 1000 złotych. Aha! Aha! Ktoś mi to zabrał. Takie tutaj nie fajki. Już oddajemy i powinno dobra. działać. Dobra, ale można mieć też za darmo. I teraz tak trochę zdradzam wam tajemnicę wszechświata dzięki temu, że to tak przeskakuje. No ale dobra, można też sprzęt wypożyczyć od firmy. Przynajmniej na początku to jest bardzo dobry pomysł, bo nie wiadomo, czy to nagrywanie wam się spodoba. Więc takie wypożyczenie sprzętu od firmy na dobę um, pomoże Wam w takiej sytuacji, jeśli stwierdzicie, że. Oj, to jednak nie jest takie fajne, ja to rzucam. Wtedy sprzęt oddajecie i macie problem z głowy. Jeśli go kupicie, no to sytuacja się komplikuje, dlatego to rozwiązanie jest na początku dobre. Ja z niego skorzystałam. To znaczy, pierwszą serię, mówiąc inaczej, nagrałam na sprzęcie pożyczonym z moimi znajomymi, którzy pomagali mi produkować ten kanał, ten program. I też wynikało to z tego, że po prostu nie potrafiłam. Nie umiałam się posługiwać kamerą ani to mnie też za bardzo nie kręciło. I teraz, właśnie w ten płynny sposób, przeszłam do kolejnego slajdu, e, którym jest właśnie pomoc. I to się teraz tak wszystko mi zepsuło, bo miał być taki, taka niespodzianka, no ale dobra. Bo właśnie chodzi o to, że na tym slajdzie znajdują się rzeczy, które są przydatne, ale niekonieczne. Czyli właśnie to, żeby się nie bać, prosić o pomoc. Ja poprosiłam, i tak jak wspomniałam. Było to dla mnie bardzo korzystne, ponieważ ja się na tym nie znałam. I ważne jest też to, żebyście nie uznawali, że wy od początku musicie już wiedzieć wszystko. Musicie być alfą i omegą, musicie znać to, to, to. Nie. Ważne jest też to, żebyście, się dali, dali, żebyście dali sobie czas na naukę i żebyście właśnie nie bali się prosić o pomoc znajomych, rodziny, żebyście weryfikowali swoje y, pomysły z nimi, ponieważ to się naprawdę przydaje. Hmm. Jeśli nie macie umiejętności obsługi sprzętu. To znów możecie albo poprosić o po pomoc jak ja, albo możecie się tego wszystkiego nauczyć. Tylko do tego potrzebna jest cierpliwość. Chyba że jesteście bardzo zdolni, w co nie wątpię. Ale mimo wszystko, no, trzeba trochę cierpliwości. Po pierwsze, żeby się tego wszystkiego nauczyć, nauczyć się tego YouTube'a, trochę się dobrze poczuć na tym YouTubie. I też cierpliwość się przyda wtedy, kiedy czekamy, aż nasz kanał wpadnie do top 100 polskiego YouTube'a. Bo mam też takich znajomych, którzy zaczęli nagrywać i już na początku widzieli swoją przyszłość w takich kolorowych barwach. Że Boże, będę najpopularniejszy. Opublikowali jeden film, drugi, trzeci. I czekają. I trochę tej cierpliwości im zabrakło i oni z tego pomysłu zrezygnowali. A na końcu bardzo przydatna jest wyobraźnia. I to też wiąże się z pomocą i z nieumiejętnością obsługi sprzętu. To znaczy, wyobraźnia przyda wam się wtedy, kiedy korzystacie z pomocy osób trzecich. I oczami wyobraźni widzicie, jak ma wyglądać efekt końcowy. I dzięki temu jesteście w stanie dokładnie opisać ten efekt osobom, które wam pomagają. To bardzo ułatwi finalizację procesu twórczego. Jeśli tej wyobraźni nie macie i do końca no nie wiecie, no niby dobrze, ale coś nie gra, to ten proces twórczy trochę się wydłuża i wtedy, wracam do cierpliwości, przyda się. Inaczej będziecie trochę zdenerwowani. I na tym slajdzie zakończyłabym wszystko, co jest proste. Bo to jest do ogarnięcia, że tak powiem, kolokwialnie prędzej czy później, ale da się zrobić nawet dziś, do końca dnia. Jesteście w stanie to sobie załatwić. A tu, a tu, a tu zaczynają się schody. Schody zaczynają się wtedy, kiedy trzeba wpaść na pomysł. Juri tutaj kolorowo opowiadał o tym, jakie to jest proste i zażarło, że tak powiem, żargonowo. Ale jednak ktoś musiał wpaść na to, żeby stworzyć taki profil, na którym będzie się uśmiechał. Czy wy wpadliście kiedyś na taki pomysł, że taki profil stworzycie? Bo to się tak łatwo teraz ocenia. Boże, jakie to proste. Ale nikt z nas na to nie wpadł. I właśnie chodzi o to, żeby wpaść na pomysł. I to jest cholera trudne. Tym bardziej, że idealnym układem jest to, kiedy znajdziemy niszę i tę niszę zapełnimy. A znalezienie niszy no, też do najłatwiejszych zadań nie należy. Tyle, że ja cały czas powtarzam, że pomysł na kanał wcale nie musi być innowacyjny, oryginalny, niepowtarzalny. Nie. Zauważcie, że najpopularniejsze kanały w Polsce wcale nie opierają się na niesamowitych formatach. To są znane formaty. Tyle, że te osoby, twórcy tych kanałów, musiały przyciągnąć widzów czymś innym żartem, humorem, osobowością, charyzmą czymś innym ale na pewno w tym przydała się im Osobowość narcystyczna. I tu nie chodzi o to, nie mam na myśli osób, które siedzą przed lustrem i wzdychają do swojego odbicia. Nie. Tu chodzi o osoby, które nie boją się stać na scenie, mówić do ludzi, którzy nie boją się być w centrum uwagi, nie boją się występować, nie boją się być oceniani. Dlatego zanim zdecydujecie się nagrywać, zanim zdecydujecie się na bycie youtuberem, musicie zadać sobie ważne pytanie: czy we mnie jest taka osobowość? Czy ja tę osobowość mam? Czy jestem trochę narcyzem? Czy ja lubię, kiedy ludzie na mnie patrzą? Czy ja lubię słuchać, czy lubię, kiedy mnie słuchają? Czy ja nadam się do tej roli? Po prostu. I to jest bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie zadać na początku. A na końcu, na tym slajdzie, mam zaczerwienioną i pogrubioną pasję. I to jest też to, o czym mówił Juri. Idealną sytuację mamy wtedy, kiedy mamy pasję i możemy ją rozwijać każdego dnia w pracy. Ja kanałem na YouTube połączyłam dwie pasje. Od dzie. Bogowie, pomóżcie. Dobrze. Od dziecka. Interesowałam się mediami. Kiedy miałam 3 lata i usłyszałam piosenkę, to szybko biegłam pod dezodorant mamy i tańczyłam. Od zawsze chciałam występować. I wiedziałam, już mając 3, 4, 5 lat, że ja będę to robić, że ja muszę to robić, bo inaczej po prostu umrę. A drugą moją pasją była pasja do języka polskiego. Więc tworzenie kanału o języku polskim jest taką hybrydą, że klękajcie narody. I najgorszą sytuację mamy z kolei wtedy, kiedy ktoś decyduje się na założenie kanału, bo inny ma kanał i fajnie mu wychodzi. Bo on to tak fajnie robi, to co ja, ja tak nie zrobię? Poza tym jaki tam pieniądz jest, będę bogaczem. I to jest najlepsza droga do tego, żeby odnieść porażkę. Bo kiedy robimy coś tylko dla pieniędzy albo tylko dlatego, że inni tak robią, to najpierw znienawidzimy ten YouTube. Potem znienawidzimy to, co my tam robimy na tym YouTubie, a potem znienawidzimy sami siebie. I do tego nie możecie dopuścić. Poważnie się zrobiło, ale dalej już nie będzie tak poważnie. Jezus Maria. Mm. Ha! I teraz trochę opowiem o życiu YouTubera. Ktoś może powiedzieć, że życie YouTubera to taka bajka sielanka. Różowe okulary i tak dalej. A życie YouTubera wygląda tak jak Wszystkie inne życia, ma blaski i cienie. Zacznijmy od blasków. <grywa> Moja prezentacja teraz nie ma sensu. O! YouTube, moi drodzy, dla mnie nie ma pikselozy odrobinę. To wieczna przygoda. Tutaj na przykład są zdjęcia z takiej akcji, można inaczej. To był pierwszy internetowy talent show. W ogóle show w języku polskim ma rodzaj męski. Ja się niedawno o tym dowiedziałam. To zapamiętajcie, nie, nie to show, tylko ten show. Więc to był taki show. E, można inaczej, byłam prowadzącą. Nigdy wcześniej nie prowadziłam czegoś takiego, więc nauczyłam się tam tylu nowych rzeczy, że to jest niesamowite. Poznałam nowych ludzi, z którymi mam kontakt do dziś i przede wszystkim mam wrażenie, że ta akcja dała mi takiego kopa, że ja się tak rozpędziłam i tak pędzę do dziś. I YouTube to jest trochę taka wielka przygoda, która daje takie kopniaki, człowiek potem tam tak pędzi. Dalej. Ha! To jest przedłużone. Ha, nie. nie. Przedłużone dzieciństwo. Kiedy idę ulicą i robię sobie te snapy, czuję się jak dziecko. Kiedy się przebieram, nakładam sobie te filtry na tym snapie, ja się czuję, jakbym miała 5 lat. I teraz mam wrażenie, że moje życie bardziej przypomina dzieciństwo niż wtedy, kiedy naprawdę dzieckiem byłam. Ja czasami siedzę i mówię: Matko Boska, masz prawie 30 lat, a bawisz się filtrami. I patrzę na innych youtuberów i też im mówię: No słuchajcie, my jesteśmy jak dzieci. Dzieci, które się bawią nową technologią, które się cieszą, że mają nowy filtr w snapchacie, które się cieszą, że w końcu im się synchronizował obraz z dźwiękiem na snapchacie. Więc to jest absolutnie niezwykłe. A tak nawiasem mówiąc, bardzo dużo osób ma tutaj snapchat. A czy obserwują, mówiąc inaczej, pisane łącznie bez polskich znaków? No to dziubaski, raz, dwa, trzy. Dobra. Podróże. Gdybym nie była YouTuberką, na pewno nie zwiedziłabym tylu miast w Polsce. Od południa do północy. Ja ciągle gdzieś jeżdżę. Na konferencje, na nagrania, na debaty, na dyskusje, na panele. Ciągle. Od Katowic przez Kraków, przez Łódź do Gdańska. Ciągle. Ale też nie mogę wspomnieć o podróżach dalszych. Zwiedziłam Hiszpanię, zwiedziłam Japonię. Choć przyznam szczerze, że są tego wady, ponieważ do tej pory powraca mi taki sen, w którym lecę samolotem, który spada. No ale, no jakoś sobie z tą traumą poradzę. Mimo wszystko, podróże jak najbardziej tak. Rozwijają, otwierają, o boże, dwie minuty, i dodają skrzydeł. Dalej. Fantastyczni ludzie. Będąc YouTuberką, poznałam innych YouTuberów, którzy bardzo mi niekiedy pomogli, wsparli. No i też dodawali skrzydeł. Maciek Dąbrowski, szparagi, Ewa, dzięki której moja twarz nabrała oprawy, ponieważ nauczyła mnie Ewa, malowania brwi. Dziś trochę nie wyszło, bo się stresowałam, ta rączka chodziła, ale już jest lepiej niż było. Łukasz Jakubiek. Ja wiem, że niektórzy tak odbierają go jako takiego celebrytę, bo jednak on ma osobowość stricte celebrycką, ale to jest przecudowny chłopak, który przeprowadził ze mną mnóstwo rozmów i który mnie mi bardzo, bardzo pomagał. I z kolei Anna Dymna, nie sposób o niej wspomnieć, ponieważ my z panią Anią spotkałyśmy się właśnie u Łukasza. Pani Ania była umówiona na 10, ja na 12. I byłam pewna, że już jej nie spotkam. No bo co, dwie godziny będzie trwało nagranie u Łukasza? No nie. Ale na szczęście, na szczęście i na nieszczęście, Łukaszowi się wszystko psuło. Wszystko, mikrofony, lampy, kamery. Więc kiedy przyszłam do Łukasza, to pani Ania tam była. I moje serce po prostu zaczęło płakać. Tym bardziej, że moja mama do pani Dymnej jest bardzo podobna. I ja, jak tylko zobaczyłam, to jej powiedziałam. I od tamtej pory pani Ania zaczęła się do mnie zwracać córciu. No to prze, no, no zalałam się łzami. I to są niesamowite chwile, kiedy można się spotkać z osobami oko w oko, które do tej pory podziwialiśmy tylko na dużym albo mniejszym ekranie. To są chwile absolutnie magiczne i ich nie da się zapomnieć. Nawet widzicie, do tej pory wzruszenie mnie łapie za gardło, bo no to było niezwykłe. Dobrze, dobrze. Nowe wyzwania. Sami YouTube w sobie jest wyzwaniem, ale on otwiera drzwi do różnych nowych rzeczy. Dzięki YouTubeowi napisałam książkę, biorę udział w różnych kampaniach reklamowych, które ci tam, które czasami też wymagają ode mnie mm, rozwinięcia nowych talentów. Program telew programy telewizyjne, ugotowani, nagrywanie szparapu. Kojarzycie szparap? No zarapowałam. W końcu poprowadziłam rozmowę z profesorem Bralczykiem. Też prawie przypłaciłam to traumą, ale no, czegoś się tam dowiedziałam, czegoś się nauczyłam. To są wszystko rzeczy nowe, niezwiązane stricte z kanałem, ale do nich drzwi otworzył mi kanał. Dalej. W końcu uwielbienie widzów. To jest na końcu, ale tak naprawdę to nie jest na końcu. To jest niesamowite, kiedy my w oko w oko stajemy ze swoimi widzami. Mam wrażenie, że to nas odróżnia od celebrytów, którzy stoją trochę na piedestale, a lud bije im brawo od dołu. A my. Traktujemy swoich widzów jak znajomych, kumpli. My z nimi ciągle rozmawiamy na Facebooku, na YouTubie, na, na Instagramie. Ciągle mamy z nimi kontakt, oni nas motywują. I to jest niezwykłe, że ja doskonale wiem, kto jest po drugiej stronie, że tam jest osoba z krwi i kości. To są ludzie, którzy na przykład dzięki temu, że oglądają moje filmy, wygrywają konkursy polonistyczne i oni mi wysyłają dyplomy. I to mnie rozwala emocjonalnie, ale to mi daje takiego kopa, że ja wiem, że ja muszę nagrywać. Chociaż będę chora, sparaliżowana, niedołężna, to ja muszę nagrywać, bo ja nie mogę tych ludzi zawieść. Nie mogę im pewnego dnia powiedzieć, sorry, znudziło mi się. Ja teraz sobie poleżę na plaży w Dubaju, a nie wiem, kanałem się zajmie ktoś inny. I to uskrzydla. A teraz cienie. Bycie youtuberem to ciągła ocena. Ocena tych, którzy nas, nas lubią, bo oni nas oceniają i sprawdzają, czy jeszcze nas lubią. Ocena tych, którzy nie wiedzą, czy nas lubią, no bo nas oceniają i decydują: lubimy, nie lubimy. I w końcu ocena tych, którzy nas nie znoszą, i chcą nas wyeliminować z przestrzeni publicznej. Chcą nas wykopać, to są tak zwani hejterzy. Nie mylę z osobami, którzy, które krytykują, bo krytyka to nie jest hejt, krytyka ma mi pomóc, a hejt ma mnie zniszczyć. I to jest sytuacja, w której musimy się uzbroić w twardą skórę. Ja cały czas nad tym pracuję, jest lepiej, ale to cały czas wymaga ode mnie wysiłku. Musicie sobie zadać pytanie, czy was na to stać. Dalej, ciągła presja. To też wynika z tego, że oczekiwania względem nas są duże. My nie możemy ludzi zawieść. My musimy cały czas ich zaskakiwać. My musimy utrzymywać widzów i też pozyskiwać nowych, bo dzięki temu jesteśmy na topie. I to powoduje, że ciąży na nas cały czas ogromna presja, czy damy radę, czy nie. I teraz pytanie do Was. Czy chcecie taką presję czuć? Dalej ciągła zmiana. YouTube się zmienia, mówił o tym Juri, jak dynamicznie. Facebook się zmienia, powstają nowe serwisy, których się musimy uczyć. Cały czas właściwie trwa ciągła zmiana i my musimy za tą zmianą nadążyć. Jeśli nie nadążymy, wypadamy. Ciągłe dążenie, ciągłe dążenie do doskonałości. My nie możemy osiąść na laurach. To znaczy, jeśli rok temu osiągnęliśmy coś, czego byliśmy, e, czym byliśmy zachwyceni, to już dziś nie ma to znaczenia. My cały czas za czymś biegniemy, do końca nie wiemy za czym, ale chodzi o to, żeby biec, żeby cały czas się profesjonalizować, udoskonalać, zmieniać, żeby właśnie, broń Boże, nie doprowadzić do tego, że ludzie się nami znudzą i przestaną nas oglądać. I to wszystko wiąże się właśnie z niepewnością. Niepewnością, która towarzyszy nam każdego dnia. Ja nie wiem, jak będzie wyglądał YouTube za pół roku, za rok, za pięć lat, za dziesięć. I ja wiem, że to nie jest cecha charakterystyczna tylko bycia YouTuberem, bo taka niepewność towarzyszy wielu zawodom, ale mimo wszystko ten YouTube jest bardzo niepewny, ponieważ jest nowy. I nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie zawodowe za chwilę, ale mimo wszystko mnie to kręci. Jara mnie to. I nie zniechęca mnie do tego, żeby w tym YouTube być, na tym YouTube być. Ale wy musicie zadać sobie pytanie, czy chcecie z taką niepewnością żyć. I mam nadzieję, że nie zniechęciłam Was tą prezentacją do zostania youtuberem, bo nie taki był mój cel. Chciałam otworzyć Wam oczy i chciałam sprawić, żebyście podjęli decyzję o byciu youtuberem świadomie żebyście doskonale wiedzieli, z czym to się wiąże, jakie są plusy i jakie są minusy. Bywa różnie, jak ze wszystkim, ale zapewniam, że YouTube to jest wielka przygoda, to jest wielkie wyzwanie i to jest wielka radocha i tej radochy Wam życzę. Dziękuję.